Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku łuparka hydrauliczna po roku. Hello, today hydraulic wood splitter after year. Także dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam o łuparce hydraulicznej po roku, tak? Zobaczycie sami, jak ona wygląda. Wyciągnąłem ją właśnie tutaj spod wiaty, jest okurzona, nieruszana, tak? Już od dosyć długiego czasu. Robiliśmy ostatnio troszeczkę drzewa, także niebawem na pewno na moim kanale pojawi się odcinek z rąbania. Także zobaczycie sobie, jak ta maszyna ponownie, jak ona się sprawuje w akcji. I no i tak, moi drodzy, maszyna super się sprawuje. No nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, tak, jeśli chodzi o tą maszynę. Jest to prototyp, tak, zrobiliśmy ją pierwszy raz. I z tego miejsca chciałbym wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod poprzednim filmem z moją, z łuparką hydrauliczną, jak rąbałem. Akurat Roman, kolega z pracy, nagrał telefonem ten odcinek, tak? No bardzo wam dziękuję za te wszystkie pozytywne komentarze. No cieszę się, że nasza łuparka się wam tak spodobała, bo na dzień dzisiejszy to już jest ponad 200 tysięcy wyświetleń. No fajnie, bardzo jest mi miło z tego powodu i cieszę się, że nagrałem ten film i pokazałem wam naszą łuparkę. A więc tak, moi drodzy, od czego by tu zacząć? Kilka pytań miałem odnośnie łuparki, a mianowicie rozdzielacze. Częste pytania pojawiały się odnośnie tych rozdzielaczy, tak? Dlaczego nic nie mówię o tym drugim rozdzielaczu? Moi drodzy, na pierwszym rozdzielaczu widnieje taki numer. Ja już go wam pokazywałem. Widzicie, jaki to jest numer? Postaram się, żebyście go dobrze widzieli. Widnieje taki numer. Na drugim rozdzielaczu, no nie ma tutaj żadnego numeru. Także no ciężko mi jest udzielić wam odpowiedzi. No pokażę wam tutaj go dokładnie, jak on wygląda. Może na podstawie tego filmu ktoś dobierze sobie takie rozdzielacze, tak? Także, moi drodzy, tą maszyną w zeszłym roku, no myślę, że około 150 metrów to żeśmy porąbali, naprawdę. Nie dodaję tutaj, nie ujmuję, myślę, że te 150 metrów żeśmy porąbali. No i naprawdę, jak na prototyp, bo to jest oczywiście, jak ktoś nie wie, ogląda pierwszy raz, no to jest maszyna pierwszy raz zbudowana przez nas. Nigdy wcześniej nie budowaliśmy czegoś takiego. Oczywiście tam oglądaliśmy w internecie, jak są skonstruowane inne łuparki, i trochę zawsze tam człowiek podpatrzył, a reszta no to już są już oczywiście pomysły i dokładanie materiału. Taki, jaki materiał był, tak zrobiliśmy. Dużo też pytań było odnośnie silnika. A dlaczego taki duży silnik założyliście? Ja mam 5,5 kW i też działa. No my taki silnik mieliśmy. Jest to silnik 7,5 kW. Ile on ma tutaj obrotów? Kurczę, nie widzę. Nie widzę, tu jest na pewno 7,5 kW. No nie wiem za diabła, ile to tutaj jest. Ale gdzieś tam chyba pisałem 1455 obrotów na minutę. No chyba tak, chyba te 1455 obrotów na minutę. Także taki mieliśmy, po prostu taki założyliśmy, tak? O, i też ktoś mi się tam pytał o sprzęgło. Jak my tutaj mamy to sprzęgło? Sprzęgło mamy normalnie połączone na krótko, tak? Jest tutaj taka tulejka wytoczona i w ten sposób to jest, w ten sposób to jest tutaj połączone i wszystko. Na klinie oczywiście, tutaj i tutaj jest na klinie i no są tam minimalne tutaj zapocenia, najwięcej to zapoceń jest tutaj z tego kruczca, tak? Już tam dawaliśmy i podkładki miedziane i wyżarzone i takie i cuda na wianku. No i zawsze tutaj się troszeczkę nam poci, tak? Z takich modyfikacji, jaką tutaj Rafał przeprowadził tą modyfikację, tak? To założył, to jest bodajże chyba filtr od cyklopa, tak? Chyba, że jeżeli się mylę, no to mnie poprawcie w komentarzu. Ale zastosowaliśmy tutaj taki filtr, bo no bo ciągle tutaj z tego filtra walił się olej, tak? Ja pierdzielę, tu wszystko zażegane było, no makabrycznie to wyglądało. I zastosowaliśmy to, no zobaczymy. Teraz będziemy rąbać, za jakiś czas to zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Pompę to tutaj jest, taka pompa, zobaczcie sobie, jakby ktoś był zainteresowany taką pompą. Takie są tutaj numery tej pompy. No i co, kółka tutaj mamy od czeskiego chyba jakiegoś tego transportera od ziemniaków.
Także takie kółka tutaj stalowe. Jedyny minus tej maszyny, moi drodzy, to waga, tak? Na przemieszczanie się z tą maszyną, no troszeczkę, no trzeba mieć trochę krzepy, ale mamy tutaj zrobione takie pasy. Dysponujemy ciągnikiem z turem i przyspawaliśmy sobie tutaj takie fajne uchwyty. Za te uchwyty bierzemy maszynę do góry, przestawiamy ją w to miejsce, które chcemy i szafa gra. Kolejna sprawa to siłownik, tak? Siłownik, tak jak już Wam mówiłem na poprzednich filmach, jak ktoś nie wie, może sobie obejrzeć. Jest to siłownik od koparki Forschnitt. Na dzień dzisiejszy, jakbyśmy robili jeszcze raz taką uparkę, no to byśmy zrobili siłownik, no żeby te 600 minimum miał, tak? Bo zawsze, kurczę, tutaj ten kawałek, zawsze tutaj ten kawałek nam brakuje, tak? A Rafał ma dosyć spory piec, tak? Dlatego tniemy i rąbiemy na takie duże kawałki. To tutaj się nam też sprawdza. Niektórzy mi się tam pytali, czy ja tutaj smaruję tawotem. No jakim tawotem? Ja tutaj żadnym tawotem nic nie smaruję. Tak chodzi to po prostu i tyle. Ma tutaj już to swój taki delikatny luz sobie wyrobiło i na tym ładnie chodzi. Nie ma tutaj żadnego problemu. Tak jak widzicie, no minimalne tutaj są zapocenia. Nie będę tutaj cudował, że wszystko jest idealnie, bo no bo nie ma idealnych maszyn, tak? Każda maszyna ma jakieś swoje plusy i minusy, tak samo jak ta. Tej maszyny minus, tak jak już mówiłem, no to jest jedynie waga, tak? A tak poza tym, no to wszystko hula naprawdę elegancko. Przejdźmy tutaj do noża, tak? Przy nożu początkowo mieliśmy tutaj dłuższe, tak? One zostały obcięte, bo gdzieś tam któryś się zgiął. Nie będę tutaj już wnikał w ten temat, ale co bym zrobił, załóżmy przykładowo przy nożu inaczej, co bym Wam mógł doradzić, jeżeli ktoś by budował taką maszynę. A więc tak, moi drodzy, przyspawałbym to o wiele dalej, tak? Jeszcze dalej, żeby tutaj, bo zdarza się nieraz tak przykładowo, że się wbije tutaj w drzewo, tak? Już się zapiera o to i to daje, jakby to powiedzieć Wam, to potęguje jeszcze większy opór, tak? A tak jakby tutaj się już rozłupało, i dopiero za chwilę, za jakiś kawałek, załóżmy, byłoby to, maszyna by miała o wiele lżej i dysponowałaby większą siłą. Takie jest moje rozumowanie w tym temacie. Wydaje mi się, że mam rację, tak? Ale tak bym to zrobił po prostu już troszeczkę inaczej. No tutaj już mamy pewne doświadczenie, jeśli chodzi o tą maszynę, tak? No i dlatego już pewne rzeczy bym zrobił inaczej. Tutaj mamy też oczywiście siłownik. Tak, moi drodzy, mamy tutaj taki siłownik hydrauliczny, malutki. Początkowo nie chcieliśmy tutaj tego robić, ale mówię, kurczę, dawaj, mówię, zrobimy ładnie tutaj, żeby była regulacja też. No to oczywiście się wiązało z wężami dodatkowymi, tak, i z kolejnym rozdzielaczem. Koszty oczywiście, no ale zrobiliśmy to i stwierdzam, że to naprawdę dobry pomysł z tym siłownikiem, tak. Także co bym mógł tu jeszcze więcej powiedzieć o siłowniku? Mówiłem, że to jest od Lancy, od opryskiwacza. I stół, tak? Początkowo nie mieliśmy tutaj tego stołu, a później ten stół dorobiliśmy. Co bym mógł Wam stwierdzić na dzień dzisiejszy? No to bym zrobił ten stół większy jeszcze, tak? Bo zdarza się mimo wszystko, że te kawałki tutaj nam spadają. Tutaj mamy chyba 50 na metr wymiary tego stolika. No, ale to takie moje tylko drobne spostrzeżenia. A tak wszystko sprawuje się naprawdę w jak najlepszym porządku. Zbiornik na olej, tak, tutaj od 60 i dorobiliśmy tutaj taką nadstawkę. Rafał ładnie przyspawał. Maszyna oczywiście ma tabliczkę znamionową. Zbudowali ją, widzicie sami kto. I tak to tutaj się wszystko na dzień dzisiejszy prezentuje, moi drodzy. Także teraz tylko lada moment będziemy się brać za rąbanie drzewa, to sami zobaczycie, jak ta maszyna sobie radzi. Także, moi drodzy, ja już tutaj Was nie będę zanudzał, nie będę przeciągał. Myślę, że o wszystkim powiedziałem. Jak jeszcze czegoś tam nie wiecie, jesteście czymś zainteresowani, tak? No to piszcie w komentarzach. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy zbudowali taką uparkę, no to też piszcie w komentarzach. Rozważymy Wasze propozycje. Kto wie, może zbudujemy taką maszynę i będę nagrywał etapami wszystko, jak robimy po kolei. No zobaczymy, to wszystko zależy tak naprawdę od Waszego zainteresowania, tak? Jeżeli będzie duże zainteresowanie tym tematem, to kto wie, może takie coś zrobimy. No więc co, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.